Cześć kochani, dzisiaj chciałam Wam trochę poopowiadać o zabawkach dla noworodka. Jestem z moją ekspertką obecną w tej dziedzinie, Jaśminką, ale zanim zaczniemy o zabawkach, dobrze jest zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy. Dziecko po urodzeniu ma bardzo słaby wzrok. Jest to spowodowane tym, że po prostu w brzuchu mamy jest ciemno, no i ten wzrok nie ma jak dobrze się rozwinąć. Dlatego dziecko po urodzeniu widzi na odległość tylko 20-30 centymetrów. Uważam, że w pierwszym miesiącu tak naprawdę dziecko nie potrzebuje żadnych zabawek. Ważne jest to, żeby był kontakt po prostu z rodzicami. Natomiast już jeśli chodzi o drugi, trzeci miesiąc, najlepszym rozwiązaniem są zabawki kontrastowe. A to dlatego, że dziecko oprócz tego, że widzi na samym początku 30 razy gorzej niż dorosły człowiek, to jeszcze widzi w kolorach czarno-białych. Miesiąca na miesiąc dokładane są nowe jakby kolory, które dziecko zaczyna dostrzegać. Na początek polecam książeczki różne kontrastowe, czyli takie, które właśnie mają tylko kolory czarny i biały. Jaśminko, podobają się? Ooo, chyba bardzo. Poczytam sobie, tak? Jeśli nie książeczki, to na przykład są takie bardzo fajne karty. Też kontrastowe. One tutaj mają, jak widzicie, takie delikatne elementy innych kolorów. One są już strasznie zjedzone przez moją drugą córeczkę róże, dlatego już no, są takie zdezelowane i też na innym zupełnie sznurku. Dobre jest to, że po pierwsze, możemy sobie taką kartę ściągnąć i pokazywać dziecku jako pojedynczy jakby element, albo właśnie dzięki temu sznurkowi, jakiemukolwiek, który tutaj przywiążecie, można je będzie gdziekolwiek zawiesić, na przykład przy łóżeczku dziecka. W drugim miesiącu dziecko zaczyna już widzieć kolor czerwony i zielony, następnie w trzecim właśnie kolor żółty, stąd też większa u Jaśminy na pewno teraz ciekawość tego koloru. W kolejnych miesiącach pojawia się kolor niebieski. Tutaj mamy już na przykład taką grzechotkę, czyli dodatkowo mamy efekty dźwiękowe i ona właśnie jest też w takich kolorach kontrastowych. Dlatego też, jeśli kupujecie zabawki na te pierwsze miesiące, to naprawdę nie ma co kupować zabawek, które są w odcieniach jakichś pastelowych, pięknych wzorach, ponieważ dziecko tego, krótko mówiąc, nie zobaczy. To będzie tylko atrakcja dla Was, a nie dla dziecka. Dlatego lepiej kupić coś w kolorach właśnie żywych. Tutaj mam ulubioną przez moją córkę Lili taką baletnicę. Ona też jest właśnie w takich ostrych kolorach. Pożarta tutaj. Tutaj masz pożarte nogi z kolei. A żeby dziecko tak nie obgryzało nam zabawek, to dobrym rozwiązaniem są gryzaki. Ja te gryzaki wkładam specjalnie do lodówki. Dzięki temu gryzak jest taki zimny i przyjemny dla dziecka, jak wkłada ten gryzak do buzi. Ten gryzak jest mięciutki. Mimo, że on jest takiej gumy, ale on jest dosyć miękki, więc też dziecko nie powinno sobie zrobić nim krzywdy. I ma takie, zobaczcie tutaj, takie wybrzuszenia. One są właśnie dobre do tego, żeby dziecko sobie, można powiedzieć, tak przejeżdżało po tych dziąsełkach. Nie, nie, teraz nie chcesz. Nie, nie mamy ochoty. No trudno. Dla troszeczkę starszego dziecka można wprowadzać już zabawki o trochę innych kolorach, na przykład z lusterkami. Mogą być też przykładowo jakieś różne książeczki. Bardzo dobrze jest wybierać zabawki, które też mają elementy dźwiękowe. Dziecko reaguje na te wszystkie. O, co się
słyszycie, to jak to wszystko można zgnieść, można dotknąć. Tutaj są, zobaczcie, różne tekstury też, więc dziecko dotykiem może poznawać też różne właśnie różne materiały, jak to wszystko wygląda, tutaj wszystkie jakieś takie elementy. To jest bardzo istotne. Myślicie, że może na pierwszy rzut oka, jak ktoś nie ma dzieci, to myśli, a po co tutaj te takie jakieś różne dziwne metki. Te metki, powiem Wam szczerze, że te metki były tak istotne dla mojego pierwszego dziecka, dla Lili, że ona jak dostawała jakąś zabawkę, to dla niej najważniejsza była ta metka. I później tak naprawdę zaczynała bawić się zabawką, ale w pierwszej kolejności oglądała sobie metki. Więc te właśnie metki bywają naprawdę bardzo ważnym elementem. I tutaj jest, zobaczcie, bardzo dużo różnych takich dodatków. Czego nie polecam kupować w tym pierwszym okresie, w tych pierwszych miesiącach. Nie polecam kupować zabawek tego typu jak maskotki, ze względu na to, że po prostu one bardzo często są za duże dla dziecka. Tu akurat jest dosyć mała ta maskoteczka, ale nie była ona na pewno kupowana pod kątem Jaśminy oczywiście. Jaśmina jest podekscytowana, bo ona akurat wyjątkowo jest w tych kolorach właśnie, które Jaśmina już widzi, więc dla niej jest to akurat duża atrakcja. Natomiast nie polecam z dwóch powodów. Po pierwsze, dziecko wkłada takie maskotki do buzi, a maskotki mają takie tutaj, zobaczcie, włoski. Ta jeszcze ma dosyć mało, natomiast ona zwyczaj jest i tak powieszona gdzieś. Jaśmina się nią nie bawi, nie jest w stanie jej wsadzić sobie do buzi. Natomiast jeśli damy dziecku właśnie maskotkę, która, o zobaczcie, tutaj ma jakieś takie elementy, które po prostu dziecko wsadzi do buzi i te włoski wychodzą i po prostu będzie zżerać takie włoski. Maskotki często są za duże, mogą zrobić tak naprawdę krzywdę dziecku, więc to jest kolejna sprawa. Dlatego maskotką mówię stanowczo nie. Kolejna rzecz, której nie polecam, to zabawki plastikowe. Dlaczego? Dlatego, że po prostu są twarde i dziecko, które w pierwszych miesiącach ledwo co tak naprawdę stara się gdzieś tam złapać tę zabawkę, to niestety takie zabawki są dobre, żeby sobie gdzieś zaczepić, natomiast nie dawać dziecku do rączki, tylko właśnie żeby to było gdzieś oddalone, żeby dziecko może sobie patrzeć, tak jak się te kulki przewracają, ale żeby po prostu nie zrobiło sobie krzywdy. Podsumowując, w pierwszych miesiącach zdecydowanie polecam zakup zabawek kontrastowych. One się naprawdę najlepiej sprawdzają w tych pierwszych miesiącach. Są najbardziej dla dziecka widoczne, więc na pewno największa jest atrakcja. I dobrze jest zwrócić uwagę, żeby miało dużo takich różnych zawieszek, metek. No i żeby były też to maskotki, które mają dużo elementów dźwięcznych. Żeby to było coś, co właśnie... O, tu zobaczcie, jaka jest reakcja od razu na to, że wydaje dźwięki. I co powiesz, moja ekspertko? Podobają Ci się te zabawki, czy nie? Podobają się? Stremowana chyba przed kamerą trochę. No to uśmiech numer 5 do kamery. I pa, pa.